Hej, hej. Dziś opowiem o tym, jakie materiały, co jest nam potrzebne na sam początek przygody z puringiem. To będzie dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli, a chcą zacząć, albo chcą spróbować, wypróbować tej metody, na przykład malują już, tworzą coś, a chcą pobawić się z puringiem, zobaczyć, czy to jest dla nich, a nie chcą jeszcze za dużo inwestować w to finansowo, to pokażę, co jest takim absolutnym minimum, żeby zacząć się bawić z puringiem. Na to zapraszam. I zacznę od razu od miejsca. Potrzebujemy miejsca, trochę. Potrzebujemy miejsca na tworzenie obrazów i potrzebujemy miejsca na schnięcie obrazów. Tutaj ja sobie tak to zorganizowałam. Ja mam tutaj taką ala pracownię. To jest po prostu pokój w mieszkaniu, bo nie mam swojej pracowni, który zorganizowałam, właściwie jego część, na właśnie taką pracownię malarską. To jest niewielki pokój, kilkanaście metrów kwadratowych, może 11, gdzie już i to trwało troszkę. Na początku, jak zaczęłam, to nie miałam tego wszystkiego, nie miałam tych stołów i też zaczęłam puring. Zaczęłam to robić tutaj na tej podłodze. Zaczęłam to robić po prostu na podłodze. Ja tą podłogę mam tak przygotowaną, że żeby nie zniszczyć paneli, mam wyłożoną ręcznikami, a na to kartonami. I po prostu tutaj, na tym miejscu, gdzie teraz stoi ten stolik, na podłodze wylewałam obrazy. Nie tylko puring, ja bardzo dużo lubiłam tworzyć właśnie na podłodze. Ale też ostatnio odkryłam, że to było po prostu z braku stolika, ale też tak można. Nie trzeba więc od razu mieć całej wielkiej pracowni, natomiast miejsce jest potrzebne, jakiś kawałek miejsca wolnego, takiego, które można pobrudzić, najlepiej wyłożyć kartonami, które jak się zużyją, można wyrzucić. I to miejsce, co jest ważne, musi być płaskie, płaskie. Musi być w poziomie ustawione płasko w poziomie, ponieważ kiedy bawimy się puringiem i później zostawiamy te obrazy do wyschnięcia, farba dalej płynie, ona jest jeszcze przez jakiś czas w stanie płynnym i może nam się zmienić obraz, który zrobiliśmy. Takie miejsce do wyschnięcia, do wysychania ja sobie właśnie tutaj mam, już sobie przygotowałam, więc ja już po tych 2 latach wreszcie mam stoły tutaj. Natomiast na początku wystarczy, że przygotujecie jakąś płaską powierzchnię, i którą z poziomnicą położycie poziomnicę i zbadacie, że ona jest naprawdę równa. Chodzi o tą równość. Obrazy wylewane, w obrazach wylewanych korzystamy z farb, które mieszamy z jakimś medium lub z wodą. Woda tutaj może być medium. Ponieważ mówimy o rozpoczynaniu tej zabawy, można spróbować nie korzystać z żadnego innego medium oprócz wody. Jeśli chodzi o wodę, niektórzy używają zwykłej wody z kranu, niektórzy używają wody destylowanej. Ja używałam długo wody z kranu. Ostatnio używam wody, takiej przefiltrowanej, którą z filtra, takiego dzbanka zwykłego, którą stosuję w kuchni, która jest bardziej miękka i pozbawiona niektórych chemikaliów na pewno, która jest zdatna do picia. Wynika to z tego, że niektóre farby mogą, jest taka możliwość reagować z chemią zawartą w wodzie. Nigdy nie wiemy, co jest w naszej wodzie tak naprawdę. Stąd też niektórzy aż używają tutaj wody destylowanej. Ja używam filtrowanej, a można też używać zwykłej. Przez długi czas używałam zwykłej. Nie zauważyłam jakiegoś specjalnie negatywnego wpływu wody na kolory czy na obrazy. Kolejną rzeczą są pędzle i pojemniki do mieszania, ponieważ tutaj mieszamy farbę właśnie z wodą lub z innym medium i potrzebujemy tutaj do tego sprzętu. Ja powiedziałam pędzle, chodzi o różne mieszadła. W wielu filmikach spotkacie się z ludźmi, którzy używają takich specjalnych mieszadełek, czy takich szpatułek drewnianych, czy też silikonowych mieszadełek. Jest tutaj wybór duży tego, czym możemy mieszać nasze farby. Ja mieszam starymi pędzlami, dlatego że po prostu je mam. I ponieważ mam te pędzle, to nimi mieszam. I nie kupowałam specjalnie szpatułek do tej pory.
I to się u mnie sprawdza, mieszanie pędzlami, które później za każdym razem oczywiście myję. Potrzebujemy też pojemniki. I tutaj, jeśli chodzi o to, jak zacząć, to polecam używać, ja cały czas ich używam, uważam, że najlepsze są takie właśnie kubki po kawie, które gdzieś tam idziemy na kawę i sobie takie jednorazowe kubki zbieram, daję im drugie życie, czasem proszę też znajomych, żeby mi zbierali, oni zbierają mi te kubki i ich używam, w nich mieszam, w nich sobie mieszam. Postanowiłam zmienić trochę kadr, żeby też tutaj pokazać, czyli ja to po prostu robię tak, czyli daję farbę, daję wodę i mieszam. Wody dodajemy stopniowo, ale to już kwestia techniki. I tak do tego służą mi te kubki. Również magazynuję, odkładam różne takie pojemniki plastikowe, większe, mniejsze, gdzieś tam z żywności, na przykład zamawiamy coś czasem na wynos z przykrywkami, one są i ja takie pojemniki też zbieram i też one mi się tutaj przydają. I to później tak wygląda, te kubki po kawie są dość trwałe, one są jakieś plastikowo-papierowe, nie wiem dokładnie, ale później jak już wymieszam farbę i nie zużyję całej, to właśnie w nich też przechowuję tutaj tak na podorędziu i sobie tak przykrywam po prostu taką przykrywką i przez kilka tygodni czasami nawet takie tak farby w tej formie u mnie stoją, dopóki ich nie zużyję, nie użyję jeszcze raz lub ich no już nie zaschną całkowicie. Także te kubki, one są bardzo wbrew pozorom wytrzymałe. Polecam te kubki. I kolejną rzeczą jest przygotowanie sobie, wzięcie pojemników ze starych farb, które są większe. Tutaj ja zwłaszcza korzystam do mieszania farb w ten sposób, do mieszania tła, czyli zwykle białej farby najczęściej, albo czarnej, albo innego koloru tła, czyli tej farby potrzebuję wtedy najwięcej. I sobie mieszam tak, że dodaję tu farbę, wodę i po prostu wstrząsam mocno, więc takie są nawet takie pojemniki z takimi tutaj otworami, gdzie można tą farbę później łatwo wylewać. Także takie pojemniki, jak się Wam zdarzy, jak mi się zdarza takie farby zamówić gdzieś kiedyś, to sobie zachowuję te pojemniki, myję je i właśnie mam później tutaj przechowuję farby. I też łatwiej jest mi je mieszać i dużo łatwiej jest mi po prostu je wymieszać w taki sposób. Także to są takie trzy jakby trochę zero-waste'owe w sposoby, gdzie nie trzeba kupować, bo są oczywiście specjalne też pojemniki do farb, są różne fajne rzeczy, ale jeśli chcecie próbować, to wystarczy zgarnąć to, co macie. Być może macie jakieś też inne, może macie dostęp do szpatułek drewnianych gdzieś akurat taki, to używajcie szpatułek. Ogólnie ja pracuję z tym, co mam i mam dostęp, mam stare pędzle, to mieszam pędzlami, czy tam mam tu pałeczki po sushi jakieś, to też mi czasem się przydają, biorę to, co mam i z tym pracuję. Kolejną rzeczą, o której czasem można zapomnieć, ale warto mieć przygotowaną, są szmatki. Szmatki, które się przydają do wytarcia, wycierania i rąk, i tutaj powierzchni, i czegokolwiek. Ja cały czas gdzieś mam pod ręką szmatki. Szmatki po prostu biorę. To jest jakaś stara kołdra bawełniana, którą tnę na mniejsze kawałki. I tak zużywam. Można też używać niektórych starych ubrań. Używam, których już nie potrzebuję, które się też nie nadają, żeby je oddać czy sprzedać. Tnę je na kawałki i używam jako szmatki. Kolejna rzecz to podstawki. Po co nam podstawki? Podstawki są potrzebne, żeby podczas tworzenia naszego obrazu, ja jak tu widzicie, używam do tego również znowu pojemników, które gdzieś tam po żywności. Te są już mocno sfatygowane. Ja je po prostu wszystkie muszą być takie same. To jedyny warunek, żeby było porówno. Tutaj trzeba je oczywiście oczyścić, ale jak mam nowe, to używam takich oczy czyste i na nich kładę swój obraz pod obrazie i wylewam. I może sobie swobodnie tutaj spływać. Ja tu mam jeszcze zabezpieczone folią, co polecam, bo z tej folii łatwo jest zmyć, a nawet później wyczyścić tą zaschniętą farbę. Można jej używać dość długo, zanim trzeba wymienić na kolejną. I tą folię biorę znowu po kiedyś kupowałam, kiedy kupuję duże podobrazia, one są każde zapakowane w folię, te większe były zapakowane w taką grubszą folię. Ja tą folię zatrzymałam i teraz jej używam, znowu daję jej drugie życie tutaj. Właśnie również w pracowni. Po to właśnie są potrzebne te podstawki.
Innym sposobem na podstawkę, bo to po prostu chodzi o to, żeby obraz, na którym malujemy, nie leżał bezpośrednio na ziemi, bo on się nam sklei, sklei się z podłożem i może tutaj zrobić jakieś nieładne nam tu kształty i może się w efekcie troszkę zniszczyć. Chodzi o to, żeby on był w powietrzu i żeby farba mogła swobodnie spływać, a nie gromadziła się nam tutaj, kiedy będzie, zwłaszcza kiedy będzie jej dużo. Przez długi, długi czas używałam również pinezek w tym celu. Jeśli macie pineski, można to zrobić. To się robi w taki sposób, że takie pineski i też one muszą być takie same i trzeba dbać, żeby wbić je równo, żeby poziom był równy. Te pineski się wbija tutaj. Można je wcisnąć, ja je wbijam, bo nie mam tyle siły czasem, żeby je tak wcisnąć mocno. I w czterech tutaj rogach takie pineski wciskamy i wtedy kładziemy na tym nasze podobrazie. Długo tak robiłam, ostatnio się przerzuciłam na te pojemniki, ponieważ lepiej się to u mnie sprawdza, a poza tym znowu, tu chodzi o takie początki, więc myślę, że takie pojemniki jest szybciej zdobyć, skąd je mieć, skąd je mamy zawsze i to jest też taki właśnie takie drugie życie, nadawanie im i nie trzeba kupować pinezek, młoteczków i tak dalej. Kolejna rzecz to suszarki lub inne źródła gorącego powietrza. Tutaj jest palnik gazowy. Te narzędzia przydają się zwłaszcza przy technice tak zwanego Dutch pour, czyli takich zabaw z powietrzem, kiedy manipulujemy powietrzem z suszarki, żeby uzyskać jakiś kształt. Na przykład tak. I tutaj wtedy do tego przyda się taka suszarka z takim wąskim wylotem, z tym dyfuzorem, to się nazywa. I ona wtedy służy nam do robienia takich obrazów właśnie typu Dutch pour. Natomiast to już zależy, czy chcecie robić ten Dutch pour, czy nie. To już zależy od Was, bo to jest tylko jedna z wielu, wielu technik. Nie trzeba wcale używać suszarki, żeby się pobawić tą techniką. Natomiast co jest, będzie nam potrzebne raczej, to jakiś podmuch ciepłego powietrza na dopiero co wylany obraz, wylaną farbę, bo często jest tak, że przy mieszaniu, zwłaszcza jeśli mieszamy farby bezpośrednio przed wylaniem ich na płótno, zbierają się tam takie malutkie pęcherzyki powietrza i te pęcherzyki dają później efekt, je widać na obrazie, one same jakby z tej farby nie wyjdą albo wyjdą za późno w procesie schnięcia i zostaną nam takie małe, małe dziurki. Teraz to nie jest źle, jeśli mamy takie dziurki, zaraz pokażę. To jest jeden ze schnących obrazów i tu właśnie coś takiego, ja tego nie wyłapałam, miałam bardzo świeżą farbę i widzicie, to są takie malutkie dziurki i to nie jest źle, że one są, bo one też nadają coś obrazowi. On wygląda tutaj jak taki wręcz postarzony w niektórych miejscach i mi to się podoba i ja ten obraz zostawiłam mimo tego i to już wiedziałam, że te dziurki będą, bo też nie wszystkie, za szybko wylałam farbę, warto jest dać jej odczekać, żeby to powietrze też z niej uszło i to było właśnie w białej farbie, dopiero co mieszanej i takie pęcherzyki powietrza się pojawiają. Żeby nie mieć tych pęcherzyków, bo one zwykle są niepożądane, zwykle nie chcemy mieć pęcherzyków, często chcemy mieć taką gładziutką powierzchnię, o jak tutaj, bez żadnych pęcherzyków, żeby to było płaskie, gładkie, więc jeśli na takim efekcie Wam zależy i te pęcherzyki są czymś, czego nie chcecie, to właśnie do tego przyda się suszarka. Po pierwsze, ja przez wiele lat znowu, przez te chyba 2 lata używałam suszarki i to jest bardzo stara suszarka, która ma chyba dużą moc, ona jest bardzo, bardzo się szybko nagrzewa do gorącego i ja nią po prostu rozganiałam zawsze te pęcherzyki powietrza na początku i to wystarczyło często. To musi być, i to już i bez dyfuzora, chodzi o to, żeby, tu chodzi o podmuch gorącego powietrza, dlatego często zobaczycie, że często używa się właśnie tych palników gazowych, które, to jest ogień, z tym ostrożnie zawsze trzeba, i tym palnikiem tak rozgonimy te bąbelki powietrza. Rzeczywiście zauważyłam dopiero od kilku tygodni używam tego palnika gazowego. To jest taki kuchenny palnik gazowy do jakiegoś crème brûlée czy coś. I
zauważyłam, że dużo lepiej rozgania on te bąbelki powietrza. Natomiast znowu, żeby zacząć, mi przez wiele lat, no, długi czas wystarczyła taka suszarka z gorącym podmuchem, albo zdjąć dyfuzor i spróbować rozpędzić te bąbelki, albo też pomyśleć, żeby wcześniej zmieszać sobie farby, żeby tych pęcherzyków uniknąć, jeśli ich nie chcemy. Dodatkowo takie suszarka, taki podmuch tego ciepłego powietrza nam pomaga wydobyć komórki, tak zwane komórki, czyli jeśli nam zależy już na takim efekcie, znowu to już chodzi o jakąś konkretną inną, to już trochę o technikach, natomiast fajnie jest mieć tą suszarkę. Raz, żeby technicznie rozgonić bąbelki, a dwa, podczas tworzenia czasem pomaga nam uzyskać dodatkowe efekty, dodatkowe komórki. No i na koniec, ale oczywiście to jest coś, czego potrzebujemy, to oczywiście pod obrazie, jak waszego wyboru. Jeśli tylko ćwiczycie, chcecie to poznać, tą technikę, to można kupić pewnie jakieś podobrazia, nawet w jakichś różnych marketach są takie tylko do ćwiczeń, gdzie wiemy, że chcemy tylko na nich poćwiczyć, nie chcemy ich później sprzedać, tylko je wykorzystujemy do ćwiczeń. To takie najtańsze, można z nimi spróbować. Żeby podobrazie ważne jest, tak fajnie jest próbować od mniejszych podobrazi, jeśli, zwłaszcza jeśli zaczynamy, po to, żeby po prostu oswoić się z techniką, zobaczyć, czy to jest to. Duże takie podobrazia, to jest akurat 25 na 30, czy 25 na 25, takie kwadraty są urocze i takie do ogarnięcia, żeby się pobawić. Po prostu na początek. To ja polecam dlatego mniejsze. I przy mniejszych podobraziach jest też mniej problemów, bo co jest ważne w pullingu, to, żeby podobrazie było dobrze napięte, żeby nie było latawcem. No tu nie widać jeszcze, bo ono jest zapakowane, ale chodzi, żeby nie było latawcem, żeby nie miało miękkiego środka. W mniejszych to rzadziej występuje, w większych to częściej występuje i ja obserwuję, jak robię większe obrazy właśnie tą techniką, to czasem jest tak, że one zaczynają zlewać się do środka. I o tym to jest taki, jak to naprawić, o tym można osobne filmy kręcić, być może to zrobię, jak temu zapobiec może bardziej, bo naprawić to już później nie za bardzo. Natomiast właśnie proponuję korzystać z małych podobrazi na początek, gdzieś tam zakupić sobie te. Natomiast jeśli chcecie kupić fajne podobrazia, no ja staram się używać podobrazi polskiej produkcji. Długo używałam podobrazi AkArt, kupowanych w różnych sklepach. Ostatnio, i to nie jest reklama, nikt mi tu nie płaci, ale powiem Wam, że bardzo duży, największy, jaki widziałam, ja akurat nie jestem tutaj alfą i omegą, ale największy, jaki widziałam wybór formatów podobrazi jest na Podobrazia 24, to jest firma też polska i oni produkują w Polsce i tam jest wybór podobrazi po prostu od najmniejszych do ogromnych gabarytów. I od nich mam ostatnio te właśnie podobrazia, ale są tam różne, można nawet jeszcze mniejsze znaleźć, oczywiście, niż te, i z nimi się pobawić, i są fajne. Fajną mają jakość, i ja lubię też od polskich firm kupować. Także to coś takiego mogę polecić. Więc po pierwsze, podobrazie jest nam potrzebne, jeśli ono jest latawcem, to wiecie, co najprościej zrobić. Raz, że mamy te kołki, to możemy ich użyć, ale możemy też po prostu spryskać tutaj z tyłu wodą, spryskiwaczem. Po prostu tak. I troszkę mocniej, i ono przy schnięciu się nam napręży bardziej. Więc można to jakiś czas przed tym, jak chcemy malować obraz, a widzimy, że ono jakieś to podobrazie takie miękkie jest, to zrobić to po prostu odpowiednio wcześnie, żeby nam się to napięło, bo wtedy będziemy mieć tutaj równą powierzchnię i farba nie będzie nam uciekała gdzieś tam do środka. Więc to jest ważne. Jeśli będziecie kupować podobrazia gdzieś tam w marketach, warto zwrócić uwagę, czy one nie są jakieś tego typu krzywe i takie zbyt latawce, bo wtedy możecie zniechęcić się do techniki właśnie przez podobrazia, które będą złej jakości, które będą się zapadały i będą po prostu słabe, i wtedy też, no jednak podobrazie jest ważne. To jest taka, wydaje mi się, jedna z podstawowych rzeczy, kiedy chcemy mieć, kiedy ono jest dobre, to ta praca też inaczej idzie i obraz na końcu inaczej wygląda. Można też korzystać z tablic malarskich czy z jakichś płyt drewnianych. No tutaj można ze wszystkiego korzystać. Ważne, żeby było to proste.
I ja lubię pod obraziach to, i czasem są takie jest takie też szersze, tak zwane 3D. Lubię to, że ta farba się tu z boku wylewa, i też lubię ten efekt. Nie pracowałam dużo, pracowałam bardzo niewiele z płytami malarskimi nad puringiem. No tam jakby tutaj, wiadomo, tego efektu nie będzie. Mi się on podoba i ja pracuję głównie z podobraziami bawełnianymi na takiego typu obrazy. I ostatnia rzecz, jaką polecam mieć, pewnie każdy z Was to też ma, to są karty, stare jakieś karty, które mogą się przydać do rozprowadzania pierwszej warstwy po podobraziu, tej pierwszej naszego tła, na przykład koloru tutaj w tym przypadku białego, oraz ja używam na przykład do rozkładania werniksu w formie lejącej, w formie płynnej. W sprayu można stosować sprayu. Ostatnio bawię się z takim werniksem i używam właśnie tego jako takiej jakby szpatułki, jako takiej, może to nam zastępować po prostu, też, bo też używamy takich płaskich szpachli czy jakichś specjalnych narzędzi, to się łatwiej rozprowadza, ale jeśli właśnie zaczynacie, nie macie takich narzędzi, nie trzeba od razu kupować, można spróbować z tymi kartami. Można również takie malarskie narzędzia, czasem w każdym domu są. Pokażę szybko. Takie o, one się jakoś nazywają. Bardzo, bardzo mam tu narzędzie niewyczyszczone, ale też takie, to są do malowania czy do nakładania, zdaje się, szpachli, gładzi szpachlowej na ściany, takie w jakimś sklepie budowlanym. One też kosztują kilka złotych, jak coś można też, tym się też fajnie nakłada, tym się też fajnie robi puring. Nie jednego typu, one też służą jako narzędzia do zabawy właśnie, do tworzenia takich obrazów, a mogą też służyć właśnie do takiego rozdystrybuowania naszego tła, a później naszego werniksu. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, po co ta taśma tutaj jest. Chciałam wspomnieć o tej taśmie. To jest coś, czego też długo nie robiłam, a zaczęłam robić dopiero później. Początkowo, kiedy nie mamy tej taśmy, to obrazy zawsze tutaj, zawsze nam się coś tutaj naleje. Więc jeśli chcemy trochę to ograniczyć, ten efekt, bo zawsze coś się tam i tak naleje pod tą taśmę, chyba że będziecie używać tej tak zwanej taśmy MacGyvera, to może nie. Są też inne taśmy. Ja używam takiej najprostszej taśmy malarskiej, którą też później łatwo się odkleja. I wtedy to podobrazie z drugiej strony jest czystsze. Po prostu jest to takie czystsze, bardziej estetyczne. Można tego użyć, jeśli macie tą taśmę. Tak jak powiedziałam, nie jest to konieczne. Ja długi czas tego nie używałam i też żyłam, też tworzyłam i też próbowałam. Także to już jak rzeczywiście chcecie, żeby ten obraz wyglądał fajnie, żeby czy gdzieś go sprzedać już z myślą o kliencie, to coś takiego można zastosować. Myślę, że nie zanudziłam Was, mam nadzieję, tym. To takie podstawy naprawdę, które ja widzę, które by były potrzebne, żeby zacząć. Więc podsumowując, po pierwsze płaskie miejsce, może to być podłoga, jakikolwiek stół, czy już macie pracownię, no to tam. Ważne, żeby tam było równo, żeby zmierzyć poziomnicą, że jest równo, czy to miejsce, gdzie będą nam obrazy schły, żeby ono było równe, żebyśmy nie dostali niespodzianki, że przychodzimy, później one schną, bo one trochę schną, dobę albo więcej do takiego, to schną, to pierwsze schnięcie, a później no to parę tygodni mogą schnąć. Więc jak sobie przyjdziemy po tej dobie, a tam zupełnie coś innego niż myśleliśmy, nie, nieprzyjemna niespodzianka, więc równa powierzchnia. Po drugie, jakieś mieszadła. W moim przypadku to stare pędzle, mogą być drewniane szpatułki, różne silikonowe szpatułki, patyczki, takie bardziej szersze, bo mieszamy farbę, mieszamy ją z wodą. Woda, która może być z kranu, może być destylowana, może być filtrowana, może być źródlana. Pojemniki, czyli kubeczki różnego rodzaju, w tym przypadku zero waste'owym, jakieś po kawie, po żywności czy po starych farbach, większe takie. Szmatki, które sobie z jakichś też starych ubrań czy pościeli możemy wykroić, szmatki się przydadzą. Suszarka albo palnik, jakiś podmuch ciepłego powietrza bardzo będzie dobry i przydatny i sprawi, że te obrazy będziemy się fajnie z tym bawić. Warto to mieć. Podstawki pod obraz to mogą być, jak ja tutaj mam, pojemniki, znowu z jakiejś żywności. Ważne, żeby były takie same, żeby była lub pineski, które wbijemy w tył obrazu, żeby była powierzchnia obrazu dalej równa. Możemy to zmierzyć poziomnicą.
No i oczywiście podobrazia i ewentualnie taśma, podobrazia waszego wyboru. I to tyle i można zaczynać tą przygodę. Słuchajcie, życzę wam bardzo fajnej zabawy z tym. Ja odnajduję bardzo dużo radości w puringu. Mam nadzieję, że ten film się przydał komuś, kto myśli, co tu zrobić, żeby zacząć i ile to będzie kosztowało, czy w ogóle mu się chce. Mam nadzieję, że czegoś się tutaj dowiedzieliście. Bardzo wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia, do zobaczenia.